Portal WRC.pl. Witam Państwa serdecznie. Miesiąc temu omawialiśmy, proszę Państwa, chorobę, bardzo dziwną chorobę, która w nomenklaturze medycyny nam panującej pierwszego nurtu nosi nazwę borelioza. Dziś mieliśmy skupić się na leczeniu boreliozy. Proszę Państwa, aby o tym opowiedzieć, muszę jednak wrócić trochę do samego pojęcia boreliozy, dlatego że i leczenie będzie wynikało z tejże, z właściwości tej bakterii. Wygląda na to, że będę Państwu opowiadał cały czas, czy malował jakiś horror. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, bakteria borelioza należy do grupy zwanych krętkami. Znamy kilka rodzajów takich krętków. Będzie między innymi Trepanoma pallidum, czyli kiła. Będzie jeszcze jeden leishmanioza, drugi rodzaj tych krętków. Wśród bakterii boreliozy, proszę Państwa, jest też kilka rodzajów borelii, które praktycznie rzecz biorąc zupełnie co innego powodują, a samą borelią burderforii, która jest główną przyczyną dolegliwości związanych z boreliozą, jest ta bakteria, która nie wiadomo skąd się wzięła. Dlatego, że badania i wykopaliskowe, i źródłowe mówią o innych rodzajach i szczepach borelii, natomiast o burderforii nie bardzo jest wiadomo. W 1975 roku w Connecticut wybuchła epidemia boreliozy, bardzo duża zresztą, i tam wtedy dopiero po raz pierwszy przyjrzano się tej bakterii i stwierdzono, że to jest nowy jakoby rodzaj. Ja nie będę bawił się w teorie spiskowe, ale i takie też są. Otóż w tej okolicy akurat pracował amerykański naukowiec też nad bronią biologiczną. I są teorie spiskowe, teorie, które mówią, że Borrelia burderforii mogła uciec z laboratorium. Jak już kilka innych znanych wirusów i bakterii. Dlaczego? Otóż jest to bardzo ciekawy rodzaj infekcji, bardzo ciekawy rodzaj bakterii, gdyż może być przenoszona nie tylko przez sławetne kleszcze, jak się to mówi, kleszczowica, czyli choroba odkleszczowa, ale może być przenoszona, proszę Państwa, właściwie przez muszki, meszki, gzy, muchy. I praktycznie rzecz biorąc, trudno by powiedzieć, że ktokolwiek z Państwa mógłby nie być ukąszony przez na przykład zakażonego wirusa czy myszkę, zakażonego komara czy myszkę. Proszę Państwa, otóż jeszcze ciekawa historia, że jak ta bakteria wniknie do organizmu, to jak sam kształt, czyli spiralny kształt, pozwala jej na własny napęd. A ta bakteria potrafi po ukąszeniu, po wprowadzeniu do organizmu w ciągu kilku godzin zainfekować centralny układ nerwowy. I kilka godzin po ukąszeniu przez kleszcza czy przez komara już znajduje się w centralnym układzie nerwowym. Mało kto zadaje sobie pytanie, proszę Państwa, skąd się bierze ta bakteria i skąd zarażają się na przykład kleszcze, czy gzy, czy komary. Tą borelią zakażone są zwierzęta leśne, od dużych do maleńkich, do gryzoni, do zwierząt typu
nawet małe myszki i tak dalej. Więc dostępność do infekcji boreliozowej jest przeogromna. I praktycznie rzecz biorąc, jakby kto mnie spytał prywatnie, bo nie jest to udowodnione, czy ktokolwiek nie jest zainfekowany boreliozą, miałbym duży kłopot, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Praktycznie rzecz biorąc, w niektórych obszarach, tak zwanych obszarach endemicznych, a Polska cała należy do obszarów endemicznych, to zakażenie boreliozą szacuje się na ponad 90%. No dobrze, ale wszyscy, jak tutaj siedzicie Państwo, ja myślę też, jesteśmy zdrowi, bo w boreliozie, proszę Państwa, nie szukamy i nie różnicujemy pacjentów na zdrowych, na zakażonych i niezakażonych. Bo borelioza, szczególnie postać stawowa i kilka innych, potrzebuje do rozwinięcia infekcji w człowieku i nie tylko w człowieku czasem długich lat. Czyli na dobrą sprawę każdy z nas, jak tu Państwo siedzicie i ja, który mówię wykład, możemy mieć w organizmie infekcję boreliozy. Żeby jeszcze było ciekawiej, to borelioza w organizmie szerzy się w sposób bardzo swobodny. I okazuje się, że swobodnie przenika przez barierę krew-mózg, że swobodnie przenika przez łożysko i że swobodnie przenika do tkanki płucnej. Z tych trzech wymienionych dróg Państwo już wiecie, że dziecko, które się urodzi, najprawdopodobniej, znaczy z matki zakażonej, która nawet nie ma objawów, to najprawdopodobniej, i tak się zdarza bardzo często, to dziecko już jest chore, już jest zarażone. Zdarzają się ciężkie i zresztą najciężej chorują małe dzieciaki i niemowlaki. Zdarzają się sytuacje, kiedy kilkudniowe dziecko już ma objawy boreliozy. Boreliozą, drugą drogą zakażenia, którą wymieniłem przed chwilą, jest to, że borelia również dostaje się do tkanki płucnej. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko to, że przez kichnięcie drogą kropelkową można się tą boreliozą zarazić. I z całą pewnością, to jest z całą pewnością dogłębnie udowodnione, boreliozą można zarazić się przez płyny tkankowe. Czyli równie przez ślinę, również przez stosunek, również przez podanie ręki i podobne. Proszę. Dobrze, kochani, ja po tym też powiem. Proszę Państwa, to jest tego typu historia. Ja mam pacjentów, którzy są to dzieci i są to osoby dorosłe, gdzie udowodnione zostało, bo szczególnie przez stosunek z męskiej strony jest łatwiej zarazić się poprzez nasienie, ale przez płyny tkankowe również. Także to jest udowodnione. Natomiast to, że wykonała Pani badania jakieś, to powiem z całą mocą. Żadne z dostępnych i znanych nam metod badawczych, diagnostycznych, nie są w stanie wykazać infekcji boreliozą. Tak, kochanie, ale te objawy boreliozy mogą się pojawić po 15 latach, 20 latach, I w ten sposób musimy patrzeć na człowieka zakażonego. To jest to, że ta borelioza może dać objawy lub nie.
Ona może trochę wyprzedzę swój wykład, ale powiem tak, że objawy i namnażanie się boreliozy wraz z patologią następuje dopiero wtedy, kiedy organizm w jakimś stopniu nie ma siły, jego układ odpornościowy. Bo bakteria borelii przede wszystkim jest bakterią wewnątrzkomórkową, czyli powoduje wchodzenie, znaczy wchodzi do komórek organizmu, do żywiciela, a żeby było jeszcze śmieszniej, to wchodzi najchętniej do limfocytów B i limfocytów T, gdzie się namnaża. A jak wiemy, limfocyty T i B, linii T i B są układem odpornościowym. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli borelia będzie wnikać do układu odpornościowego, to siłą rzeczy wiemy, że ten układ odpornościowy będzie wygaszać, będzie osłabiać. Natomiast bardzo często jest kontrolowana przez zdrowy organizm. Tak jak się to dzieje w wielu innych chorobach przewlekłych, nie wyłączając również choroby nowotworowej. Bo jak już nieraz mówiłem, każdy z nas posiada jakieś komórki nowotworowe, ba, guzki nowotworowe, ba, nawet więcej guzy nowotworowe. Nie wszyscy chorują i nie zawsze to powoduje choroby nowotworową. To samo jest z boreliozą. Jest infekcja, dostępne nam metody badawcze nie wykażą nam tej boreliozy. Nie wykażą. Natomiast w momencie, kiedy układ odpornościowy siądzie, będzie infekcja. Teraz proszę Państwa, żeby było dalej i śmiesznie. Otóż borelioza nie jest czystą jednostką chorobową. Nie ma czegoś takiego jak choroba borelioza. Tak się utarło i tak się mówi. Otóż dlaczego, proszę Państwa? Zasada jest bardzo prosta. Otóż borelioza potrafi, tak jak już powiedziałem na początku, w ciągu kilku godzin dotrzeć do centralnego układu nerwowego i tam spowodować duży bałagan. To jest ta lokalizacja. Najczęściej borelioza osadza się w stawach, ścięgnach, mięśniach, powodując tam dysfunkcję. Trzecim obszarem, gdzie borelioza bardzo chętnie się zagnieżdża, jest serce. I niestety takie infekcje układu krążenia, szczególnie mięśnia sercowego, należy od początku traktować niesamowicie poważnie. Z reguły idzie to w kierunku zapaleń mięśnia sercowego, arytmii, zwyrodnienia tego mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu i tym podobnych. Następnym terenem, gdzie borelioza bardzo lubi się osiedlać, jest właśnie ten wspomniany przeze mnie układ immunologiczny, układ odpornościowy. I jak również pewne rodzaje, już może nie borelioza, ale koinfekcji, gnieżdżą się w krwinkach czerwonych. Ale następnym terenem są nerki. Infekcja nerkowa powoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i jeszcze jednym terenem, gdzie ta borelioza się bardzo chętnie zagnieżdża, to jest układ oddechowy. Tak jak powiedziałem, wraz z drogą kropelkową może dojść do infekcji innych ludzi w autobusie, w szkole, gdziekolwiek indziej. Także chronienie się przed kleszczem nie zawsze przynosi jakieś efekty. Powiem tutaj taką anegdotyczną wręcz wydarzenie takie, że mąż chyba z synem czy z zięciem był na polowaniu. No, przyjechali z tego polowania, powiesili na ten swoje te ubrania na kołku, poszli spać, a rano się okazuje, że,
Żona tego jednego, znaczy tego pana, co był na polowaniu, jest właśnie pokąsana przez kleszcza. Kleszcz ma taksję, czyli dążność, tropizm taki do komórek, do ciepła. Więc będzie wędrować nawet przez całe pokoje, przez różne tam miejsca, aby dotrzeć do ciepłego jakiegoś ciała i wcale niekoniecznie tą osobę, która się w tym lesie, prawda, to niekoniecznie ją ukąsi. Natomiast te różne lokalizacje boreliozy świadczą o tym, że borelioza nie ma stałego obrazu klinicznego, że potrafi małpować właściwie wszystkie choroby, szczególnie te choroby przewlekłe. I teraz Państwa o kilka rzeczy zapytam. Jak sądzicie Państwo, czy SM, stwardnienie rozsiane, jest stwardnieniem rozsianym czy boreliozą? Podobno neuroboreliozą. Właśnie. I to coraz bardziej, coraz więcej mamy na to dowodów. Żeby było jeszcze bardziej strasznie, proszę Państwa, to takie rzeczy jak RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, jak zespoły bólowe, odkręgowe, gdzie ktoś gdzieś tego boli, mogą być spowodowane i najczęściej są spowodowane przez borelię. Ta borelioza, szczególnie w postaci neuroboreliozy, sprawia ludziom coraz więcej potwornych kłopotów. Bo okazuje się, że takie zespoły, które zostały wyodrębnione i to niedawno, jak zespół przewlekłego zmęczenia, jak pomóż mi, jak się nazywa ta fibromialgia, jak fibromialgia, jak depresja, proszę Państwa, jak zespoły porażenne nerwu twarzowego, jak zespoły porażenne nerwów czaszkowych, zmiany, które powoduje borelioza w centralnym układzie nerwowym, ze zmianami nastroju, z porażeniami nerwów, ze złym samopoczuciem, niejednokrotnie tak utrudniającym życie, że pacjenci odbierają sobie to życie, bo jest nie do zniesienia. I tak się zastanawiam, proszę Państwa, jak to zderzyć z pojęciem medycyny klasycznej. Bo medycyna klasyczna ściga takich lekarzy jak ja i ściga takich ludzi, którzy mówią o tym, że borelioza jest tak szeroką jednostką chorobową i tak zależną od innych takich infekcji. Bo medycyna klasyczna mówi tak, borelioza, jeżeli dostanie pacjent, powiedzmy, 2-3 tygodnie antybiotyk, on już jest zdrów. I to jest wszystko. Wszystko, co zostaje, to są zespoły poboreliozowe i one nie mają znaczenia. Nic bardziej błędnego, nic bardziej mylnego. Także pacjenci po prostu się bardzo z tym wszystkim borykają, nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Proszę Państwa, jeżeli już Państwo sobie zdaliście sprawę, że praktycznie każdy z Państwa może być zainfekowany i chory, znaczy zainfekowany, bo chory będzie wtedy, kiedy jego układ odpornościowy ulegnie pogorszeniu. Dopiero ta borelioza zacznie się ujawniać. Ale proszę Państwa, nawet bym nie chciał mówić Państwu, jakie jeszcze okropności niesie ze sobą borelioza. Otóż proszę Państwa, borelioza nigdy, bakteria borelii nigdy nie działa sama. I nigdy nie jest w jednej postaci. Jak już powiedziałem, dorosła postać borelii to jest krętek. I w momencie, kiedy dochodzi do prób leczenia albo do aktywizacji układu obronnego organizmu, to ten krętek bardzo szybko zmienia się w formę przetrwalnikową, w cystę. Ta cysta absolutnie jest nie daje się leczyć żadną z metod, już najmniej antybiotykiem.
I to ta inteligencja tej borelii jest tak duża, że w momencie, kiedy zaczyna lekarz podawać, czy zaczyna pacjent brać jakiekolwiek leki, niekoniecznie antybiotyki, ona zmienia się w formę przetrwalnikową. Tak, ale to nie jest jedyna forma bytowania tej bakterii. Drugą formą jest tak zwana L-forma bakteryjna. Bakteria, ten krętek, zrzuca z siebie, jak ubranie, zrzuca błonę komórkową. Zostaje tylko wyłącznie materiał genetyczny. I ten materiał genetyczny dostaje się wewnątrzkomórkowo i tam rozpoczyna replikację, namnaża się. W momencie, kiedy jest mu ciasno w takiej komórce, rozrywa tą komórkę, wyrzucane są te bakterie na zewnątrz. Łączy się to z wydzielaniem toksyn i wydzielaniem samych bakterii, to powoduje wtedy te tak zwane słynne herksy. Objawy Herxmeiera to są objawy gorączkowe, nieżytowe. Niekiedy przebiegają tak burzliwie, że praktycznie rzecz biorąc wyłączają pacjenta z życia. Proszę Państwa, bakteria borelii nawet w formie L-form bakteryjnych nigdy nie będzie sama. Ona jakoby otwiera drzwi, otwiera okna na przyjęcie innych form infekcji. Do tych innych form infekcji, proszę Państwa, ja nawet tu Państwu przeczytam, dlatego że jest to bardzo taka dość sympatyczna lista. To są przede wszystkim pasożyty. Od nicieni począwszy, tasiemce, toksoplazmy, gardia to są lamblie i ameby. To jest Clostridium, to jest, o tym Państwu powiem później, to jest również candidioza, to jest Candida albigans. Bardzo groźny patogen, który no, wiele zmienia w ludzkim życiu i w ludzkich jelitach, płucach i tak dalej. To są chlamydia, to są mykoplazmy. Proszę Państwa, te dwie nazwy szczególnie radzę zapamiętać. Mykoplazmy i chlamydie są takim czynnikiem, który powoduje podobne objawy jak borelia i też o bardzo szerokim wachlarzu spektrum objawów. Szczególnie powoduje między innymi stwardnienie rozsiane, szczególnie w kolagenozach niektórych, w toczniu rumieniowatym. Także proszę Państwa, jeżeli Państwo macie wielu znajomych, wielu z rodziny, którzy chorują na takie egzotyczne choroby jak toczeń, jak depresja, jak RZS, to wszystko może być formą boreliozy. Te koinfekcje, proszę Państwa, wraz z bakteriami borelii tworzą tak zwany biofilm, czyli taką mieszaninę w gorącym kotle, która zaczyna infekować całe środowisko. Tylko żeby było jeszcze ciekawiej, to te drobnoustroje, te infekcje zewnętrzne poprzez organella komórkowe, przez plazminy mogą powodować wymianę materiału genetycznego. I uwaga, proszę uważnie słuchać. Potrafi z mykoplazmy zrobić się chlamydia, odwrotnie. Z chlamydii może dojść do tego, że jakieś formy L-bakteryjne borelii się zrobią. Czyli praktycznie rzecz biorąc, my nie wiemy, co w tej komórce, w środku komórki nas niszczy. Czy to jest borelia, o której nie wiemy, żeby skąd ona się wzięła? Czy to są inne koinfekcje, czy to jest na przykład wirus pocałunku Epstein-Barra, czy to są jakieś ameby, czy to są inne rzeczy, które wzajemnie w
właściwie wymieniają materiałem genetycznym. I wtedy w tym biofilmie te skomplikowane infekcje, one są, ukrywają się, one są niedostępne dla żadnych form leczenia. Niedostępne, bo po prostu ukryte wewnątrzkomórkowo, a poza tym ukryte w tym swoim sosie, który i tak broni się przed jakimkolwiek działaniem. Nie chciałbym, proszę Państwa, przedłużać, bo tu można byłoby godzinami na ten temat mówić. Ja bym jeszcze tylko chciał może wymienić jeszcze raz te choroby, które są prawdopodobnie dzieją się z udziałem boreliozy. To jest wspomniane stwardnienie rozsiane, parkinsonizm, choroba Alzheimera, autyzm, o którym mówimy, że ma wiele źródeł, ale między innymi również to, reumatoidalne zapalenie stawów. Proszę Państwa, sarkoidoza, która niekoniecznie tylko w płucach występuje. To jest bruceloza, toczeń i wszystkie choroby toczniowe. Ale teraz jeszcze na koniec zachowałem sobie również chorobę nowotworową. Bo wielu naukowców twierdzi, że komórka, która będzie zbuntowaną komórką nowotworową, nie zmieni się tak bez sama z siebie, tylko musi tej komórce pomagać jakaś koinfekcja zewnętrzna, najczęściej wirusowa. Te rzeczy, o których tu mówiłem, o tych wszystkich chlamydiach i innych rzeczach. Sytuację jeszcze dramatycznie pogarsza fakt, że to pacjenci, że to ludzie, którzy zostali zainfekowani, bardzo często nie współdziałają i nie chcą nic więcej się dowiedzieć, bo no to jest chleb codzienny dla mnie, że jeżeli przychodzi do mnie pacjent i ja mówię, pan ma nadciśnienie, ale ja, panie doktorze, biorę leki. No tak, bierze leki. A co więcej? No biorę leki. Jest taka anegdotka, może wcześniej. Jeżeli my prowadzimy działania, które mają doprowadzić do tego, żeby wyleczyć chorobę nowotworową, to my nie skupiamy się na tym, żeby zabić komórki nowotworowe. Nie, te komórki nowotworowe w postaci guzów, one zostają. Natomiast prowadzimy do wyrównania się czynności biochemicznych organizmu i organizm sam sobie z tymi chorobami radę daje. I w przypadku boreliozy podobnie. I teraz, proszę Państwa, ja bym chciał zapytać Państwa, kto z Państwa jest chory na boreliozę poza Panią? Nie mamy więcej? Rozumiem, że Pani nie chce mówić i nie musi Pani powiedzieć o tym, co w każdym razie boreliozy więcej nie ma. W trakcie mojego dość bogatego lekarskiego życia były przypadki, kiedy leczyliśmy ludzi na wózku inwalidzkim, którzy już trwale lata już tam na tym wózku byli. I proszę Państwa, dość ciekawa historia, bo przy tym leczeniu, które poprawiało wydolność organizmu, jego funkcje życiowe, dochodziło do tego, że ten boreliowiec, ten z SM-em nam wstawał z tego wózka. Pytanie jest dlaczego? Otóż tak jak we wszystkich chorobach przewlekłych, medycyna pierwszego nurtu nie umie ich leczyć. Leczy je objawowo, nie przyczynowo. Dlatego powstało tyle rozgraniczeń, tyle jednostek chorobowych, a jak sami Państwo widzicie, bakterii borelii nie można zabić, bo ona jest niedostępna dla leków.
Nie da się jej zabić. To teraz, rok temu niespełna, w maju 2017 roku autorytatywnie stwierdzono, że metoda leczenia boreliozy antybiotykami ILADS jest błędem. Że nie da się wyleczyć boreliozy antybiotykami. Natomiast wśród lekarzy jest przytłaczająca większość lekarzy, którzy nie rozumieją tej boreliozy. Nie mają tej może nie tyle wiedzy, co tego potrzeby leczenia przyczynowego. Dlatego też nie bardzo umieją wyleczyć boreliozę. Pacjenci w tym też nie pomagają, bo zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów jest niewiele. Bo gdyby dało się, gdyby pacjent szanował swoje zdrowie, dobrze się odżywiał, dobrze to znaczy zdrowo, gdyby eliminował narażenia szczególnie na toksyny, na szczególnie toksyczne jedzenie, to by do infekcji, do uruchomienia procesu boreliozy też nie doszło. Tutaj zaczynałem wam opowiadać taką anegdotę o dwóch siostrach. Przyszła jedna w towarzystwie, czy dwie siostry przyszły. Jedna taka staruszka, druga i zniszczona, a druga młoda. I co się okazuje, że na następnej wizycie to ta staruszka schorowana ciężko właśnie z boreliozą, ona była dużo młodsza niż jej niby młodsza siostra. Tylko że ta jej młodsza siostra odżywiała się zdrowo, uprawiała sporty. No, zachowywała się tak, że organizm po prostu musiał tą boreliozę zwalczyć. Proszę Państwa, o leczeniu. Powiedziałem już, że rok 2017 profesor Klinefeld powiedział na forum, że udowodniono, że borelioza antybiotykami leczyć się nie da. Bardzo dużo jest protokołów leczenia boreliozy lekami roślinnymi. To są preparaty typu tutaj jakby z Duolife'u Borelis, z Natur Day Opti Borelia. Tam jest więcej tych składników czynnych roślinnych, ale nie udało się jeszcze nikomu tą jedną metodą nic załatwić. Proszę Państwa, dużo używany jest tak zwany CAPER, pani profesor Clark. To jest urządzenie, które na zasadzie rezonansu działa na bakterie, na wirusy, na inne rzeczy, wykrywając je i wysyłając do organizmu odpowiednie fale. I one niszczą tą borelię. Ale to już jest używane kilkanaście lat w różnych modyfikacjach, w różny sposób i też bez efektu. Metod zwalczania boreliozy jest jeszcze dużo więcej. Proszę Państwa, co się okazuje, że każda inna bakteria jest z reguły odżywia się poprzez metabolizm żelaza. I organizm poprzez ewolucję wytworzył taki mechanizm, że zatrzymuje produkcję żelaza na czas infekcji. To w przypadku borelii nie zdaje egzaminu, bo borelia nie metabolizuje poprzez żelazo, tylko poprzez mangan. Czyli też dodatkowo to powoduje, że organizm nie ma jak się bronić. Proszę Państwa, ponieważ jest to bakteria
wewnątrzkomórkowa, ona wchodzi podstępnie do komórki, zmienia jego metabolizm, zmienia jego nawet materiał genetyczny. Poprzez wymianę plazmidów między koinfekcjami, między bakteriami, które powodują tą infekcję, dochodzi również do wymiany materiału genetycznego z genomem człowieka. Czyli potrafią nawet to zmieniać. Poznałem, proszę Państwa, bo ktoś mi tą metodę, że tak powiem, sprezentował, metodę leczenia boreliozy poprzez antybiotyki wewnątrzkomórkowe. Już wyjaśniam. To nie jest leczenie antybiotykami stricte, takimi, które powodują, którymi leczymy zapalenia płuc, oskrzeli i inne zakażenia bakteryjne. To są antybiotyki, które wchodzą do komórki i działają na terenie komórki, czyli de facto nie niszczą zdrowej flory bakteryjnej. Nie powodują jakiegoś wielkiego bałaganu we florze bakteryjnej, w tym mózgu jelitowym, tylko działają na terenie komórki. To jest przetestowane na materiale, no tak lekko licząc, kilku tysięcy ludzi. Czyli materiał jest dość duży. Czas leczenia w ten sposób nierzadko przekracza rok, ale nie powoduje zmian niekorzystnych w jelitach. Reasumując, te wszystkie metody, proszę Państwa, do leczenia boreliozy są nieskuteczne, jeżeli są stosowane pojedynczo. Jedyną metodą, która może te tą borelię leczyć, to jest skojarzenie kilku metod. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że bakteria borelii jest wrażliwa na temperaturę. Jeżeli udałoby się człowieka podgrzać do temperatury 41,2 stopnia Celsjusza, to byśmy zabili wszystkie krętki borelii i wszystkie krętki też. Jest to trudne, bo organizm przed takim przegrzaniem się obroni i nie jest to możliwe. Natomiast można to zrobić. Można zrobić metodami łączonymi. Jest metoda podawania hormonu T3 tarczycy, który w sposób wybiórczy zwiększy temperaturę ciała człowieka około 1 do 1,5 stopnia i w aparacie do hipertermii podgrzanie człowieka do temperatury około 40 stopni może spowodować wyginięcie tej boreliozy. Niemniej jednak, proszę Państwa, jakakolwiek z tych metod by nie była, cokolwiek byśmy nie chcieli robić, to borelioza jest niemożliwa do wyleczenia dotąd, dopóki jej nie wygonimy z komórki. Bo ona jest niedostępna do czegokolwiek, do jakiegokolwiek działania poza tymi antybiotykami. My poznaliśmy, to jest też ostatni krzyk, że tak powiem, znaczy ostatnia zdobycz naszej firmy. Mamy coś, co prowokuje boreliozę do wyrzucenia, do wyjścia z komórek. I to stosujemy. I brakuje nam tylko jednej rzeczy, żeby powiedzieć, że mamy metodę na boreliozę. Brakuje nam czasu do porównania. Bo jeżeli mówimy, że z boreliozy wyleczyć można dopiero porównawczo po 3 latach, jeżeli po 3 latach nie mamy objawu boreliozy, to uznajemy, że człowiek jest wyleczony. No to brakuje nam tego czasu, bo jeszcze 3 lata boreliozy nie leczymy. Ale mamy dowody na to, że objawy boreliozy no, są likwidowane. Zobaczymy na jak długo i na ile to się przełoży na wyleczenie.
Proszę Państwa, żeby nieco uporządkować cały ten materiał. Jeżeli dochodzi do ugryzienia przez kleszcza, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy się spodziewać, to jest jego obecność. Ale kleszcz jak kąsi, jak ugryzie, to on ma w ślinie substancje, które znieczulają. Więc takiego kleszcza znaleźć jest niełatwo. Bardzo często podpowiadamy, żeby pacjent był obejrzany, nagi, cały przez kogoś bliskiego. Ale ten sławetny rumień, który miałby się pojawić po ugryzieniu kleszcza, nie występuje zawsze. Mniej więcej jego częstość określa się na 30-50%. I proszę Państwa, to jest jedyna pewna rzecz, która mówi o infekcji boreliozą. To jest jedyna pewna rzecz, która nam potwierdza boreliozę jako taką. I ten rumień, on nazywamy go rumieniem niestałym albo wędrującym. To jest rumień, który pojawia się albo w pobliżu miejsca ukąszenia, albo gdzieś w innym miejscu, niekoniecznie tam. Więc nie zawsze jest wiązany tematycznie z ugryzieniem. Wśród pacjentów, którzy są wypytywani przez lekarzy o źródło infekcji, nie zawsze potrafią powiedzieć o tym, czy ten kleszcz był, czy go nie było. I to by się potwierdzało, dlatego że te ugryzienia mogą być, tak jak już mówiłem, przez meszkę, przez komara, gdzie nawet procent zakażenia komarów czasem przekracza 10%, czyli to jest dużo. I proszę Państwa, dość ciekawa rzecz. Ten rumień, nietrwały rumień po ukąszeniu przez kleszcza, on się pojawia między pierwszym a trzecim tygodniem od ukąszenia. Ale okienko tak zwane terapeutyczne, czyli czas, którym można skutecznie leczyć borelię antybiotykiem, jest od 4 do 14 dnia. Jeżeli leczenie to rozpoczynamy później, to jest już nieskuteczne. Dlatego, że borelia się przeniesie już z reguły gdzieś do komórki albo do tkanki włóknistej, tkanki stawowej lub tkanki mózgowej. Tutaj mieliście Państwo obrazek, gdzie były jakieś puszeczki z różnymi substancjami naturalnymi, typu zioła, typu coś tam. Proszę Państwa, oczywiście boreliozy jest dużo, boreliozy objawowej jest bardzo dużo i jest to bardzo ciężka i nieprzyjemna choroba, więc te próby leczenia w różnych modyfikacjach są. Również tymi protokołami ziołowymi. One są bardzo różne, zresztą różne ośrodki, różne protokoły leczenia używają. Ale cokolwiek byśmy o tym nie powiedzieli, to leczenie takie musi spełniać cały szereg warunków. O tych warunkach za chwilę, ale chcę powiedzieć tylko taką rzecz. Ten warunek najważniejszy to jest czas. Czas, którym trzeba leczyć boreliozę. Pytanie jest, czy ona jest do wyleczenia. Tak osobiście sądzę, że nie. Bo ten materiał genetyczny, tak jak jest powiedzmy w szczepionkach, czy ten materiał genetyczny, który powstaje w biofilmie, czyli w mieszaninie bakterii boreliozy, koinfekcji typu chlamydia, mykoplazma i tak dalej, amebozy, grzyby, wszystkie one są koinfekcjami, powodują, że robi się taki międzynarodowy sos. Czyli tam jest wszystko. Bez tego borelioza nie będzie się rozwijać. Ale
Jeżeli próbujemy leczyć, o tych warunkach powiem za chwilę, to leczymy najkrócej kilka miesięcy. Najlepiej około półtora roku. Czy się udało komuś do końca wyleczyć boreliozę? Nie wiem. Mnie do końca nie wiem, czy się udało, bo nie wiem. Bo ja tak powiedziałem, do tego potrzebny jest margines czasowy. Czyli obserwacja pacjenta przez okres nie krótszy jak półtora roku do trzech. Albo i dłużej. Tak długo jeszcze się tym tematem nie zajmuję, w związku z powyższym brakuje tych kryteriów. Natomiast jakbyśmy patrzyli na to pod kątem kosztów, to leczenie antybiotykami, no i metodami towarzyszącymi, trwa równie długo. Równie tyle samo kosztuje. Ale efekt końcowy jest taki, że po antybiotykach organizm jest zdegradowany, jest zniszczony. Jego odporność właściwie równa się zeru i jego mózg jelitowy, czyli ta flora bakteryjna jelitowa i nie tylko, jest całkowicie zdegradowany. Jeżeli Państwo przypomnicie sobie jeszcze przez chwilę, że borelioza najchętniej osiedla się wewnątrzkomórkowo w komórkach układu obronnego, układu immunologicznego, to macie cały obraz tego, że infekcja boreli potrafi wygasić odporność i obronność organizmu. A to już jest początek końca. Wtedy w takim organizmie uszkodzonym jest wiele różnych infekcji, łącznie z nowotworami. Patrzymy na cenę. Otóż pacjenci, którzy byli leczeni przez chyba 18 lat metodą ILAC antybiotykową, błagali swoich lekarzy o to, żeby przepisywać im antybiotyki. Co to dawało wtedy? Dawało to, że ta ilość wolnych bakterii, które były wolne po wysypaniu się tych krętków z komórki, była zabijana przez te antybiotyki, dawała chwilową ulgę. I tak od antybiotyku do antybiotyku pacjenci egzystowali. Biorąc pod uwagę te nasze sposoby leczenia, one się różnią tym tylko, że my nie stosujemy à la longue przez czas ciągły, nie stosujemy antybiotyków. Czyli nie niszczymy flory bakteryjnej, nie niszczymy tej odporności i na koniec, czy ten organizm jest zdrowy, czy wyeliminujemy boreliozę, czy nie, to zostaje nam jedna wielka korzyść. Zdrowy organizm. I to zawsze się opłaca. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie boreliozy, o te warunki, o których mówiłem, pomijając już jakieś teorie spiskowe, to bakteria boreliozy jest bardzo sprytna. Tak jak już powiedziałem, ona się umie chować. Ale ona chowa się również w pasożytach. Ale pasożytach nie tylko owsikach, nie tylko nicieniach, nie tylko w przywrach wątrobowej takiej czy innej. Ona się chowa również w takich pasożytach, które są maleńkie i które bytują różnie. W całym przewodzie pokarmowym, wątrobie, jelitach i w wielu organach. Czyli, aby w ogóle rozpocząć leczenie boreliozy, musimy oczyścić przedpole. Nie ma leczenia boreliozy bez zlikwidowania pasożytów. Tego się nie da. Musimy najpierw podjąć walkę z pasożytami, żeby w ogóle zacząć
cokolwiek robić z boreliozą. Tutaj pokazywałeś tak, ten slajd, Bogdany, jaki jest skład tej naszej. To zaraz będziecie Państwo mogli sobie nawet to spisać. Ale to jest taki preparat, który już wielu autorów poleca. To jest brotycz, są goździki, to jest czarny orzech, to jest piołun. I to jest wszystko robione na zasadzie wywaru i roztworu alkoholowego. I takie coś stosujemy najczęściej w sposób taki, że podajemy tą nalewkę dzień, dwa przed pełnią i dwa, trzy dni po pełni. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że nasz satelita, Księżyc, rządzi również pasożytami. One w tym czasie wychodzą składać jaja, rozmnażać się i tak dalej. I w tym momencie są jakby wolne. I w tym momencie możemy je ustrzelić. I to robimy. Druga sprawa, żeby w ogóle dojść do leczenia boreliozy i stąd są te wszystkie niepowodzenia leczenia, to należy po wyeliminowaniu pasożytów wyczyścić organizm. Przecież jakbyśmy chcieli to powiedzieć, to może być tak, że tych pasożytów w danym momencie życiowym człowieka jest blisko kilogram w człowieku. Jeżeli to zabijemy, to stanowi dla człowieka potężny balast. To stanowi coś takiego, że organizm to musi wyrzucić. Jeżeli temu nie pomożemy, będą potworne herksy, będą dolegliwości, będzie choroba, będzie osłabienie, będzie wiele różnych rzeczy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o koinfekcje, szczególnie tutaj wirusowe i bakteryjne typu chlamydia, typu mykoplazmy, praktycznie rzecz biorąc trzeba je prowokować i leczyć wewnątrzkomórkowo, bo innego dojścia do nich nie ma. I myślę, że i to sprawdzamy w tej chwili wśród naszych pacjentów, że podawanie im antybiotyków wewnątrzkomórkowych typu makrolidy, typu azytromycyna, klarytromycyna i podobne potrafi zlikwidować objawy na czas długi. Tylko trzeba prowokować te bakterie do wyjścia. My robimy to poprzez DMSO. To ja wyjaśnię, bo ja już ten termin padał tutaj w naszym towarzystwie. Jak Państwo sobie przypominacie, to nie jest lek. To jest taki preparat właściwie bardzo prosty chemicznie, który ma dwie bardzo ciekawe właściwości. Jedna to jest taka, że stanowi uniwersalny rozpuszczalnik. Zachowuje się praktycznie rzecz biorąc identycznie jak woda. Czyli ma strukturę bioelektryczną wody i bardzo chętnie wymienia cząsteczki wody w łonach komórkowych organizmu. Co powoduje, że robi jakby, wprowadza tam konia trojańskiego. I druga właściwość tego DMSO jest taka, że stanowi uniwersalny transporter, bo ze sobą zabiera wszystko, co chcemy podać do organizmu i przenosi tam. My mamy jeszcze kilka innych preparatów, które, że tak powiem, imiennie trafiają tam, gdzie chcemy do organizmu przesłać. Proszę Państwa, wiele nadziei mamy na to, że zdołamy podgrzać chwilowo na jakiś krótki czas, rzędu kilkanaście minut, osiągnąć temperaturę, która spowoduje
zamieranie bakterii borelii. To za pomocą temperatury i tak jak powiedziałem, będzie to hypertermia plus podawane leki dożylne, które zwiększą temperaturę środka. Wiele nadziei również mamy na, jeżeli chodzi o tak zwane zapery, czyli urządzenia, które powodują, że przekazują do organizmu odpowiednią falę bioelektryczną albo magnetyczną, wprowadzając w mikrodrgania odpowiedniej częstotliwości tych danych do drobnoustrojów i zabijając je. Czyli reasumując, proszę Państwa, robimy wszystko i chyba nam się udaje, żeby sumując sposoby leczenia w odpowiednim czasie, w odpowiedniej przestrzeni wyeliminować zakażenie boreliozą. I ponieważ, że tak powiem, bardzo wiele bym chciał jeszcze Państwu powiedzieć, ale chciałbym posłuchać pytań, bo takich precyzyjnych, bardziej precyzyjnych, bo to, na tym mi zależy. Poproszę o pytanie. Czy zwierzęta chorują na boreliozę, to psy też? Tak. Tak, oczywiście, że chorują. Nie tylko są przenosicielami, bo tak jak zające, powiedzmy wilki, lisy, myszy, nornice i tak dalej, czy jelenie, bo też, one również chorują. Najczęściej są to zmiany dotyczące układu kostnego, aczkolwiek nie tylko. No zwierzę nam nie powie, że ma depresję, więc najczęściej to tego nie widać, ale tak, chorują zwierzęta. Odpowiem bliżej. Limfocytarne, tak zwane odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bardzo często jeszcze też sięgające do zapalenia mózgu. Jest to zapalenie typu agresywnego, czyli szerzącego się, ale szczepienia, no cóż, gdyby one były panaceum, one by już takie rzeczy wyeliminowały. Tych zapaleń mózgu, czy zapaleń układu opon mózgowo-rdzeniowych jest zaledwie około 6-7%. Czyli i dużo, i mało. Ale to jest jakby wrota, są do neuroboreliozy. To od tego się zaczyna i później dopiero się szerzy. Tak, tylko. Nic na zamian 1% szansy nie ma, że go nie ugryzie kleszcz, myszka, komar, pająk, który wcześniej miał kontakt z chętnie bólem. Tak się zastanawiam, jeżeli wysoka temperatura ciała działa na bakterie boreli, czy na przykład obniżenie temperatury, na przykład kryokomora. Dobrze, odpowiadam. Wielu lekarzy mówiło, daj mi gorączkę, zwalczę każdą chorobę. I to jest prawda. Wywołanie gorączki powoduje, że nie zostaje tak zwana pamięć komórkowa infekcji, że te patogeny, te drobnoustroje, które dostają się do organizmu, na skutek gorączki, na powiedzmy 39, 40, 41 u dzieciaków, powodują, że te patogeny giną. Giną właśnie poprzez gorączkę. Źle się stało, że u nas się tą gorączkę zwalcza. Bo te wszystkie piramidony, paracetamole i tym podobne, one powodują, że to wchodzi w pamięć komórkową. A powiem Państwu tak, bo wiem o tym dobrze.
kiedy zajmowałem się tak zwaną terminalną dietoterapią, czyli głodówkami. Te głodówki to nie są tak, proszę Państwa, tylko do no, tydzień, dwa. Takie głodówki, te przedłużone, to one są, zaczynają się dopiero od 21 dnia głodówki. Oczywiście pacjent nie je nic. Pije, ale nie czystą wodę, tylko pije elektrolity, czyli wodę na przykład z solą, na przykład z jakimś tam, nie wiem, aloesem czy czymś takim bezkalorycznym. I wtedy jest ciekawe zjawisko. Otóż, proszę Państwa, ten człowiek po 11 dniu już zaczynając, zaczyna nam chorować na choroby, na które chorował. Nie w pełnym obrazie, ale choruje. I co ciekawego, jest to powiedzmy tam dzień, dwa takich objawów, jakie były w tej chorobie. I ta choroba jest po przechorowaniu wtedy w tej głodówce właściwie się kończy. Już jej nie ma i nigdy nie będzie. Po prostu została wykreślona z mapy pamięci komórkowej. Powiem Państwu jeszcze też dość ciekawą rzecz, że aby wyleczyć boreliozę, aby wyleczyć jakąkolwiek chorobę przewlekłą, z nowotworem łącznie, to my musimy, ale to musimy, mówię to z całą mocą, spowodować ten ketozę. To jest też ciekawa rzecz, ja już Państwu mówiłem chyba, ale powtórzę. To jest dieta ketogeniczna, oparta właściwie na diecie tłuszczowej. Rozkład procentowy takiej diety to jest 80% ciał tłuszczowych, maksymalnie 10% cukru i maksymalnie 10% białka. Wtedy dochodzi do tego, że tworzą się ciała ketonowe. Nie będę Państwa zanudzał nazwami, kwas beta-hydroksymasłowy, tam nieważne. W każdym bądź razie nie jest to kwasica. Ta ketoza, którą wprowadzamy specjalnie poprzez dietoterapię, nie jest kwasicą, jest takim stanem, w którym organizm zamiast spalać glukozę, cukry proste, to spala ciała tłuszczowe. Żeby Państwu powiedzieć do końca prawdę, to nie jest żadna nowość. Diety wysokotłuszczowe egzystują w naszym lecznictwie od około 30 lat. Ja sam mam pacjentów i ja sam mam wśród moich pacjentów przyjaciół, którzy na takiej diecie ketogenicznej są 20 kilka lat. Czują się znakomicie. To nie jest Kwaśniewskiego. To jest dieta bardzo podobna do diety Kwaśniewskiego. To są modyfikacje. Bo w diecie Kwaśniewskiego niestety było trochę za dużo białka. I dochodziło do zmian zwyradniających, szczególnie w aparacie przystawowym. Ale to są diety bardzo podobne. A dlaczego właśnie takie diety musimy stosować? Dlatego, że one powodują w pewnym sensie zmiany środowiska komórkowego człowieka. I jeżeli to, co my obserwujemy na przykład w leczeniu nowotworów, jeżeli organizm pracuje prawidłowo, jeżeli jego środowisko, pH, elektryka, bioelektryka jest w porządku, to w takim środowisku cokolwiek jest patogenem, no musi zginąć. My to mówimy tak, że komórka macierzysta nowotworowa musi zginąć albo się nawrócić na prawidłową wiarę. No tak, bo w momencie, kiedy komórka fermentująca nowotworowa potrzebuje tej glukozy w cyklu fermentacji około 30-krotnie więcej jak normalna komórka, też nowotworowa, ale czy normalna organizmu, to jeżeli tej glukozy w tej diecie mieć nie będzie, no to musi się zastanowić, co ona ma zrobić. Czy dać rozkaz do tego, żeby do apoptozy, żeby ta komórka zginęła, czy dać rozkaz, żeby przeszła na odżywianie typu spalanie glukozy,
czy zginąć, czy się naprawić. I to samo dotyczy również, proszę Państwa, leczenia tych chorób przewlekłych, w tym boreliozy. Bo wszystkie niepowodzenia, tak jak ja sądzę, leczenia boreliozy, bez względu na metodę, bez względu na to, co stosujemy i jak stosujemy, po prostu wynikają z tego, że stosujemy za mało metod uzupełniających się wzajemnie. Jedną metodą tego nie zrobimy. Natomiast jest jedna rzecz, którą zaczynamy teraz próbować i myślę, będzie to z dużym pożytkiem dla pacjentów. To leczenie antybiotykami wewnątrzkomórkowymi. Krótkie, prowokowane, maksymalne do herksów, dietoterapia i kilka innych metod. To z całą pewnością spowoduje wyleczenie. Przynajmniej na tyle, żeby utrzymać, żeby organizm przez swój układ odpornościowy, przez swoją policję tak opanował sytuację, tak ją skontrolował, tak kontroluje u każdego z nas, gdzie tych objawów nie ma. Bo tak jak powiedziałem, my nie rozróżniamy ludzi zdrowych i chorych. My nie rozróżniamy zakażonych i niezakażonych. My przyjmujemy, że praktycznie zakażeni są prawie wszyscy. Tylko, że mało kto choruje. To znaczy, że trzeba szukać przyczyny w organizmie, którą można zlikwidować, żeby wyleczyć. Najgorsza jest rzecz, proszę Państwa, w tym, że infekcje boreliozy, te czynne, nie dadzą się wygonić, dlatego że bardzo chętnie zaczynają osiedlać się w kanałach zębowych. I to wcale nie w popsutych zębach, tylko w tych zdrowych. Te mikrokanaliki stanowią dla nich taki piękny teren rozwoju, że one tam się czują świetnie i tam nie ma dostępu do żadnego leku, żeby tam do nich doszło. Czyli wniosek jest taki, że to, co robimy, prowokując do wyjścia z tego ciemnego kąta tą boreliozę, jest słuszne. Chyba jedynie słuszne, bo w tym momencie potrafimy ją zabić. Ale żeby było to do końca jasne, proszę Państwa, pamiętacie, mówiłem o okienku terapeutycznym. Bardzo istotna sprawa. Od 4 do 14 dnia jest okienko terapeutyczne. Tylko wtedy jeszcze krętek nie zdążył schować się w komórkach. Mógł dojść przez barierę mózgową do krew mózg, do mózgu, ale tam nie zdążył jeszcze wbudować się w ten cały garnitur komórkowy i jest dostępny wtedy do leczenia antybiotykiem. Tylko, że ten protokół ILATS, który był, on zakładał, że najczęściej stosowało się doksacyklinę. To jest antybiotyk szerokowidmowy, ale niestety również szkodliwy na florę bakteryjną. My w tym protokole, który teraz wprowadzamy, nie stosujemy doksacykliny, stosujemy inne antybiotyki z grupy makrolidów i one wybiórczo działają na terenie komórki i tam jest możliwe, że zabijają resztę. Także brakuje nam tylko czasu, żeby udowodnić, że te metody są na wagę.
na wagę Nagrody Nobla. A drugi jest taki test? Test? No, test. Tam na kartce Państwo macie dwa rodzaje testów. Jeden Pan kosztuje 40 zł, a drugi koło 80 zł. Apteki już mają te testy. Ale oczywiście nie wszystkie apteki. Proszę. Warto mieć, jak ktoś się zbiera na drugi weekend, to taki test. Proszę Państwa, żeby była pełna jasność. A jak długo ten kleszcz musi być przeobywany? Może być. W lodówce może być przeobywany. W swojej lodówce 3-5 dni. Proszę Państwa, żeby była pełna jasność w temacie. Testy, które wykonujemy, test Eli... Testy, które wykonujemy, diagnostyczne, właściwie wszystkie opierają się na badaniu poziomu przeciwciał przeciwko bakteriom Borreli. Czyli w tym momencie zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. Jeżeli Borrelia chowa się w układzie odpornościowym, to przyrównywanie poprzez badanie przeciwciał tej Borrelii, no mija się z celem. Tak, dlatego że skoro on uszkadza układ odpornościowy, układ tworzenia się przeciwciał, to badanie tych przeciwciał jest w ogóle bzdurą. Czyli jedynym pewnym momentem, w którym wiemy, że borelioza jest aktywna, to jest rumień i drugi, który z objawów, który jest, to jeżeli któryś nam z Western Blotu, nam, któryś z tych testów nam stwierdzi, że ta borelioza jest, to też jest pewne. Natomiast dalsze dzieje już nie za bardzo. Bo jeżeli pokaże nam ujemny test, to wcale nie znaczy, że tej boreliozy nie ma. Albo, tak mamy w przypadku Piotra, przeciwciała, bo jest w leczeniu już praktycznie ponad rok i przeciwciała, które miał, były stwierdzane u niego, w tej chwili po tym leczeniu są dużo większe. Pytanie dlaczego? I proszę Państwa, z tego co my zbadaliśmy, to nie ma co do tego podchodzić w ten sposób, że przeciwciała rosną, to znaczy, że ta borelioza szaleje. Może być taka sytuacja, że nie ma już ani jednej bakterii, a przeciwciała będą, bo to jest pamięć organizmu i to najczęściej właśnie tak się dzieje. Jeżeli wyobrazimy sobie, że spowodowaliśmy wyrzucenie tej bakterii z komórki, to znaczy, że tej borelii się zrobiło dużo więcej. Dlatego też i przeciwciała rosną. Także tutaj no, diagnostycznie jesteśmy do tyłu. W ogóle nie umiemy z tego wyjść i cokolwiek z tym zrobić. Natomiast, proszę Państwa, jedna jest rzecz pewna, że leczeniem w domu sami, nawet znając metodę, nie bardzo idzie się wyleczyć. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli wytłuczemy jakąś ilość w tych bakterii, jeżeli wytłuczemy z koinfekcji jakąś ilość tych chlamydii, czy mykoplazmy, czy Epstein-Barra, czy CMV, nieważne, w każdym bądź razie, wtedy pojawiają się trupy, które są toksyczne. Wtedy powodują to, że boreliozowcy zaczynają cierpieć strasznie. I żeby w ogóle podejść do leczenia boreliozy, trzeba najpierw zrobić protokół oczyszczenia wielu organów. Przede wszystkim oczyszczenia z pasożytów, później protokół oczyszczenia jelita grubego. O tym już Państwu też mówiłem, że to jest bardzo ważny narząd, w którym dochodzi do procesów gnilnych, do wyczerpania układu odpornościowego. Trzeba oczyścić jelito cienkie, żeby zlikwidować zjawisko płaczącego jelita, tego jelita nieszczelnego. Trzeba oczyścić wątrobę, drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe,
dopiero można zabrać się za leczenie samego problemu. Czyli jeżeli będziemy chcieli, nawet znając metodę, znając leki, które tu Państwo mieliście, preparaty, które Państwo mieliście tutaj na tej tablicy, to i tak będzie to skazane na niepowodzenie. Dlatego, że trzeba dużo, dużo więcej wiedzieć i dużo, dużo więcej zrobić wcześniej, za czym zaczniemy leczyć samo zjawisko boreliozy. Jeszcze jedną rzecz chcę Państwu powiedzieć, że coraz bardziej widać, że te choroby przewlekłe typu zespoły bólowe kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, zapalenia stawów, RZS, depresje, fibromialgia, zespół przewlekłego zmęczenia, choroba Alzheimera, autyzm poniekąd i wiele, wiele innych chorób na pewno ma również pieczątkę boreliozy. Wszędzie w tych chorobach znaleziono bakterie borelii albo i jej formy przetrwalnikowe, co jeszcze nie odpowiada na pytanie, czy to jest źródło tej choroby, ale na pewno borelia w tych chorobach palce macza. Czyli jeżeli mówimy o chorobach przewlekłych, tych ciężkich, tych naprawdę ciężkich chorobach, musimy pomyśleć również, że to może być borelioza. I jeżeli wiemy już, że borelioza może bezobjawowo bytować w człowieku kilkanaście lat, nie dając żadnych objawów, to wniosek jest taki, że może najpierw nie leczyć, tylko doprowadzić do porządku swój organizm. Bo to skutkuje korzystnie, proszę Państwa, w wielu, wielu chorobach. Nawet chorobie nowotworowej. Czyli trzeba porzucić rozumowanie typu pacjent-doktor, że doktor wszystko wie i to doktor się tym powinien zająć. Proszę Państwa, tak nie jest. Bo jeżeli wszystko zrzucimy na ręce lekarza, to nie znajdziemy 100% dobrych lekarzy. To pacjent przychodzą do lekarza, jeżeli nie wie na temat swojej choroby nic, to lekarz też mu nie będzie chciał pomóc. Po prostu. Natomiast pacjent, który potrafi rozmawiać z lekarzem na temat swojej choroby, czyli ma wiedzę na temat swojej choroby, potrafi od tego lekarza wydostać wszystkie badania, które mu są potrzebne, postępowanie, które jest mu potrzebne, opiekę i prowadzenie za rączkę. Czyli niestety trzeba się interesować swoim zdrowiem. Bez tego się nie da. Bez tego się nie da. Powiedział Pan doktor o autyzmie. Czy to jest prawda, że jest dużo więcej przypadków niż 10 lat temu, 15? Przerazi się Pani setki razy więcej. Setki razy więcej. To jest lawina. Z tym, że ja tu powiedziałem między innymi borelia w tym macza palce. No nie tylko. My na przykład znajdując bakterie borelii w tkankach zaatakowanych przez jakąś chorobę, nie jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić, że głównym powodem były na przykład bakterie X albo Y. Tym bardziej, że to jak tu w przypadku boreliozy robi się kompot. Kompot z różnych bakterii, wirusów, chlamydiów i czegoś tam jeszcze. Nieważne. W każdym razie robi się coś, o czym nie wiemy, co jest pierwszym objawem. Tym bardziej, że te choroby, o których mówimy, one mają różną symptomatologię. Czyli może być trochę tego, trochę tego, trochę tego. I one w sumie dopiero utworzą obraz na przykład RZS-u. Czy akurat powiedzmy zespół depresyjny, czy zespół lęków, czy zespół przewlekłego lęku też taki jest. Także tutaj wiele chorób przebiega pod takimi maskami.
I proszę Państwa, no, medycyna współczesna, przykro mi to mówić, ale skompromitowała się dlatego, że jest medycyną objawową, nie przyczynową, że leczy objawy, że próbuje mówić, że przyczyną chorób są bakterie, wirusy. To nieprawda. Przecież są epidemie wielkie. W czasie tych epidemii nie wszyscy chorują. Czyli ważny jest nasz organizm. Jak on funkcjonuje, na ile się umie obronić. I tu my jako świadomi ludzie, świadomi pacjenci musimy popatrzeć na siebie jako nie tej relacji doktor wszystko wie. Nie. Trzeba się zainteresować, jak zdrowo żyć. Bo w tym momencie jest, no, to jest zupełnie co innego. Fakt, że teraz żyjemy w takich czasach, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja jak ja idę do sklepu, to wychodzę najczęściej z gazetą, nie z czymkolwiek innym. Ale, bo trudno jest cokolwiek kupić, które jest no, zdrową żywnością. No ale takie są czasy. To trzeba tak dbać o siebie, żeby rzeczywiście ten organizm potrafił zwalczyć wiele, wiele innych infekcji. 2016 rok, są dane zgłoszone. I to jest dość znamienne, proszę Państwa, bo... Właśnie, dlaczego lekarze, no niestety, ale bagatelizują? Nie, bo nie ma szczepionki, bo nikt tego nie uczy, jak leczyć, tak? Bo nie ma na to leczyć. Nie ma wiedzy, a mało tego, wiedza oficjalna stoi w kontrze przeciwko takiemu rozumowaniu. Nie. Dlaczego nie zareagować wcześniej? Zakaźnik przede wszystkim chce się robić pacjenta. Nie ma pan boreliozy. Test no tak. Ujemnie, jeden test drugi ujemnie, nie ma pan boreliozy. A nawet jak test wyjdzie, a powiedzmy tam też wskaźnik. Po przeleczonym 3-4 tygodnie jest pan tak zdrowy. A jeżeli pan mówi, że pana boli tu i tu, to skierowanie do psychiatry. Takich pacjentów mamy, którzy byli skierowani do psychiatry. To znaczy, ja sądzę tak, proszę Państwa, z wysokości mojej medycyny powiem tak, że prawdopodobnie wielki brat medyczny boi się przyznać, że wspólnym mianownikiem dla wielu chorób jest działanie organizmu na poziomie komórkowym, energetycznym, ATP, mitochondriów, bo to jest trudne i to jest, stoi w sprzeczności z działaniem typu lecz jak najdłużej, no na pewno będzie ten pacjent kupował leki. To nie chodzi o wyleczenie pacjenta, bo to jest likwidowanie objawów. A likwidowanie objawów to jest tylko... Proszę? Właśnie. Bo my nie mamy leczenia przyczynowego. Wszystko, o czym wiemy z leków, to jest na to. Na bakterie, na wirusy, na serce, na gorączkę, na objawy. A nie ma leków, substancji, preparatów, które sięgają głęboko do organizmu człowieka, do komórki, do procesów biochemicznych. Tego nie ma w medycynie w tej chwili, bo to jest, nie da się opatentować. Obserwacji na tym zrobić się nie da. Badań naukowych się nie da zrobić. A teraz, żeby to Państwu udowodnić, dlaczego się nie da zrobić. Prosta zasada. Jeżeli wiemy na przykład, że lek A działa na bakterie X z taką siłą 30% na przykład. No to ta praca naukowa będzie dotyczyła tylko tej bakterii. Jeżeli dołączymy drugi czynnik, zrobi nam się już no, taki układ wielu niewiadomych. A jak dołączymy do tego jeszcze jeden, drugi, trzeci czynnik, to jest w ogóle nie do zbadania naukowo. Bo to tam jest ślepa próba, tam są wiele takich czynników, które o tym mówią, że no, takie jest działanie, a to, co cały czas Państwu mówię, żeby leczyć,
metodami łączonymi, no to tego się już nie da zweryfikować, zbadać, czy jakoś określić i zweryfikować. Tego się nie da opatentować, no wody utlenionej się nie da opatentować. W rotyczu też się nie da opatentować, bo on jest, po prostu jest. Tak, tak. Dlatego też nikt w medycynie do tego nie dąży, żeby cokolwiek wchodzić od przyczyn. Nawet powiem Państwu jeszcze taką jedną ciekawą rzecz. Nawet lekarzy za to nie można winić. Dlaczego? Prosta zasada. Jeżeli lekarz z reguły ma mało czasu, jest zajętym człowiekiem bardzo. Ja to wiem po sobie. Cały czas, całe swoje życie byłem zajętym człowiekiem. To jeżeli ja miałbym gdzieś znaleźć pracę naukową, przeczytać ją od deski do deski, przeanalizować i ocenić, to wymaga mojej dużej ilości czasu i uwagi. Ale ja coś takiego dostaję z pocztą, gdzie mamy studium przypadku, gdzie mamy chorobę, metodę leczenia, resume pracy naukowej. To jest ta papka, którą nam się podaje. To jest coś, co jest jako prawda absolutna. I lekarz mówi, no to dobra, no ja to czytałem. Taka jest praca naukowa, takie są wyniki. Tylko, że te wyniki są nieprawdziwe. No bo nie są prawdziwe, bo one nie służą sprzedawaniu leków. Także stoimy w takim impasie, w takiej pułapce. I tutaj jak ja słyszę, że to lekarz powinien wiedzieć więcej jak pacjent, to poniekąd ma Pani rację, ale to też nie jest tak. No my też jesteśmy zajęci, prawda? To nie jest nasz zajęcie. Tak, ale macie... No. 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 Tak. Tak, ale ma Pani jedno życie. Swoje, własne. Tak, no ale nie jestem w stanie opanować wszystkiego. No, niech się Pani zastanowi. Niech się Pani zastanowi. Jeżeli ma Pani do wyboru, na przykład, mając anemię, prawda? Jeżeli z reguły Pani zresztą miała tą anemię. Jeżeli, proszę Panią, idzie Pani do lekarza z anemią. Jest Pani słaba, ma Pani złe wyniki w tej krwi i tak dalej. I lekarz na pierwszy, od razu Pani pisze żelazo. Bo to jest typowe postępowanie lekarskie w tej chwili. No dobrze, na miły Bóg. Powodów tej anemii to ma Pani może 10 albo 1, ale nie wykryte. Jeżeli ma Pani dziurawe naczynie w kuchni, a jeżeli będzie Pani ciągle dolewać do tego naczynia dziurawego płynu, no to zawsze będzie pełne. To samo dotyczy żelaza i preparatów. Jeżeli ma Pani nadciśnienie, a lekarz Pani przepisze leki i Pani jest zgodnie z własnym sumieniem i własnym, że tak powiem, zmysłem, mówi Pani, no spełniłam wszystko, co powinnam było, bo ja biorę leki. Tylko, że w tym momencie, wie Pani, nadciśnienie jest tylko objawem. To nie jest choroba. I jeżeli, proszę Panią, będzie Pani obniżała to ciśnienie, Pani będzie miała to ciśnienie prawidłowe. Tylko, że choroba nadal będzie. Nadal będzie Pani chora. Ale lekarz mi tego nie uświadomi, że proszę tutaj zbadać jeszcze. Tak, proszę Panią. Dlatego, że lekarz ma swoją pulę w tak zwanych punktach do leczenia. On za to płaci. On nie jest zainteresowany tym, taki jest system, żeby Pani pomóc. Lekarz nie będzie zainteresowany tym. Nie będzie Pani dawać. Część z nich jest zainteresowany, żeby pacjenta wyleczyć, ale po prostu nie mają tej wiedzy. A to już jest inna historia. To już jest inna historia. Już mówię, kochanie. Jeżeli na przykład cokolwiek, jest jakaś Pani choroba, no nie wiem, nieważne, bo ja i tak Pani nie znam do końca. No bo na przykład ma Pani anemię. No to Pani sobie wbija w tego wujka Google, czy tam ciotkę, czegoś tam hasło. Anemia. To Pani przeczyta wśród tych śmieci, że tam mogą być przyczyny takie. I wtedy Pani myśli.
Wtedy pani myśli. Rozumie mnie pani? I w tym momencie, jak pani idzie do lekarza, to pani się nie zgodzi na to, żeby pani lekarz zapisał żelazo. Bo pani powie, doktorze, proszę poszukać przyczyny. Ale przepraszam. Ale przepraszam. Nie, kochanie, tak już dawno nie. To nie jest średniowieczne. No to trzeba, to trzeba zamknąć drzwi z drugiej strony i iść do innego. Rozumiecie? Sprawa jest prosta. Ona dotyczy waszego życia, waszych niezmywalnych praw i waszego życia, waszego zdrowia lub nie. No są śmieci, ale... Zgadza się. Zgadza się, ale myśli pani, że ja inaczej się uczyłem na początku? Ja jestem rakowcem. Ja też już mam trzeci rodzaj raka. Nie poddałem się leczeniu chemioterapią i tak dalej. Ja te przyczyny znalazłem. Ja sposób znalazłem. Ja w tej chwili, mówiąc nieskromnie, w skali Polski w tym temacie się liczę. Ale to nie chodzi o to, żebym cię chwalił. Chodzi o to, że chcę was, państwa przekonać, że warto wiedzieć nie o chorobie, którą ma mąż, czy tam, znaczy mąż to jeszcze z Bogiem sprawa, ale koleżanka czy coś, ale swoją chorobę należy znać. Bo jak pani pójdzie do lekarza, to pani wie, o czym z nim rozmawiać. Czego żądać od tego lekarza. I to, co mówicie, że lekarz was wyprosi, to trzasnąć drzwiami i pójść sobie. Poszukać kogoś. Proszę? Tak jest. Tak jest. Bo tu w końcu, proszę państwa, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Że nam się pewne rzeczy należą. A jeżeli chodzi o nasze zdrowie i życie, wiecie państwo, jak krucha, cienka linia jest między chorobą ciężką, przewlekłą, śmiertelną, a pełnym zdrowiem? Bardzo niewielka linia. Jeżeli państwo nie będziecie wiedzieć, kiedy ją przekraczacie, to jest źle. Powiem państwu jeszcze jedną rzecz. To jest niepopularne, ale w leczeniu jakichkolwiek chorób o większej randze, czyli tych ciężkich chorób lub przewlekłych chorób, to nie leży w lekach, nie w metodach, w psychice. Ale to jest bardzo szeroki, głęboki temat, który jak będziecie państwo chcieli, to wam też naświetlę kiedyś. Ale psychika i twórcza, ta psychika twórcza jest jedną z najważniejszych w ogóle tematów w leczeniu. Warto wiedzieć coś o swojej chorobie i warto umieć tą chorobę eliminować. A chcę posłużyć się krwistymi przykładami. Wśród moich pacjentów i moich kolegów, niektórych z chorobą nowotworową, i tu specjalnie mówię chorobą nowotworową, a nie nowotworem, są przypadki, za które bym się wcześniej po prostu nie wziął, bym wyeliminował. Uważałbym, że to są beznadziejne przypadki, ciężkie, takie czy inne. Okazuje się, że wcale nieprawda. Że wśród tych ciężkich przypadków niby wystarczy tylko jedną cegiełkę ustawić i organizm odbuduje swoje wartości i zlikwiduje tą ciężką chorobę. To ja państwu powiem jeszcze większą tajemnicę. My wcale nie leczymy chorób przewlekłych. My wcale nie leczymy choroby nowotworowej. My leczymy człowieka. My dajemy temu człowiekowi minerały, witaminy, porządkujemy jego procesy biochemiczne
i żeby było śmiesznie, nic więcej. I ten mądry organizm wtedy, kiedy uporządkujemy jego procesy, on sam sobie z tym radzi. Ja wcale tego nie muszę udowadniać, ja to widzę na co dzień. Czyli warto dbać o własne zdrowie. Warto wiedzieć, co się je, warto wiedzieć, co się pije, w jakim środowisku, jak to wygląda. Naprawdę warto to wiedzieć. Proszę Państwa, ostatnio ogromne sukcesy święcą dwa rodzaje medycyny. Medycyna ortomolekularna i medycyna mitochondrialna. Obydwie zakładają, że przyczyną chorób przewlekłych są te procesy biochemiczne. Te procesy, które przebiegają na zasadzie już procesów atomowych, cząsteczkowych, energetycznych, biochemicznych. Ale to zależy od tego, czy my będziemy wiedzieli coś o zdrowym stylu życia. Bo jeżeli nie, to nam się będzie wydawać, że my zdrowo żyjemy. Przytoczę tutaj Państwu taką rzecz dość kontrowersyjną. Otóż, proszę Państwa, każdy z Państwa wie, kto to jest dr Ewa Dąbrowska i jej diety Ewy Dąbrowskiej. Mówiąc po prostu, to są głodówki. Tak czy inaczej pomyślane, ale głodówki. Czyli procesy oczyszczania organizmu. Ale wśród tych pacjentów dr Dąbrowskiej są pacjenci, którzy zamiast chudnąć na tej diecie 6-7 kg mają więcej. Przez tydzień czy dwa. Pytanie dlaczego? No, bo są inni. Bo mają inne procesy biochemiczne. Bo gdzieś indziej im sprężynka pękła. Czyli nie ma jednej rzeczy. Tak jest. Tak jest. To, co ja mówiłem o diecie ketogenicznej, to jest to, że ona zawiera właściwie tylko dwa składniki. Tłuszcze i białka. Nie liczmy cukrów. Tłuszcze są potrzebne na tyle, na ile są potrzebne. I tyle tłuszczu weźmie organizm, ile on potrzebuje. Resztę, mówiąc po polsku, się wydali. Bez białka w pożywieniu organizm nie jest w stanie żyć, bo musi to być dostarczone białko, aminokwasy do hormonów, do enzymów, do mózgu, do wzrostu i tak dalej. Natomiast cukry są nam zbędne, bo glukozę w organizmie organizm sam wytworzy. Sam wytwarza w dwóch procesach. Jeden to jest neoglukogeneza, a drugi zresztą nie ma sensu nam tu zaciemniać. Tyle, ile organizm potrzebuje tego cukru, tyle sobie wytworzy. Natomiast nie wystarczy go na choroby. Nie wystarczy go na choroby nowotworowe, nie wystarczy go na zakwaszenie organizmu, nie wystarczy go na boreliozę, nie wystarczy go na reumatoidalne zapalenie stawów, nie wystarczy go na te procesy. Dlatego warto mądrze w tą dietę ketogeniczną wejść, bo to w dużym mierze broni przed infekcjami. Jednocześnie, tak jak u Ewy Dąbrowskiej, jest głód, bo człowiek właściwie nie je nic. Poza tą kapustą i jakimś kalafiorem, coś tam takiego. Tak, no ja tam bywałem, też to wiem. Natomiast tu w tej diecie ketogenicznej człowiek nie jest głodny. Tak, te tłuszcze nie liczą się w kaloriach, dlatego że organizm bierze tyle, ile potrzebuje, nie może wziąć więcej. Mało tego, spala jeszcze swoje tłuszcze. Nieprawda. Tak jest. No właśnie. A to właśnie tak nie jest. Ja próbuję na przykład mojemu tacie przetłumaczyć i nie potrafię tego zrobić. No właśnie, bo to jest... Myślę, że jak wiem, że mi się wszystko odłoży.
Tak. To też jest zakłamanie. Zaraz Państwu powiem. Otóż, proszę Państwa, to, co do tej pory medycyna mówi nam na temat miażdżycy, to jest to, że mamy za duży poziom cholesterolu. Takiego, nieważne. W tym najważniejsze są trójglicerydy. Ale proszę Państwa, to jest tak, że kiedyś, nie pamiętam dokładnie roku, nie będę więc o tym mówił, na wielkim, wielkim takim miażdżycowym, światowym spotkaniu ustalono poziom graniczny cholesterolu. Ustalono. Nie na zasadzie badań naukowych. Po prostu była taka umowa. Dlaczego? No bo przybyło kilkaset milionów ludzi do leczenia. A co leczymy? Nie leczymy choroby. Leczymy cholesterol, leczymy wskaźnik. Proszę Państwa, to jest bzdura. Tym bardziej, że cholesterol nie ma nic do rzeczy, jeżeli chodzi o miażdżycę. Nic w ogóle nie ma do rzeczy. Powiem więcej. Podobno mówię, pomocny nawet jest. Tak, dokładnie. Natomiast podawanie statyn ludziom, którzy osiągnęli pewien wiek, jest błędem, jest straszliwym błędem i jest grzechem, bo przede wszystkim to wśród licznych działań niekorzystnych, to jest działanie niekorzystne na mózg, na intelekt i nie tylko. Także proszę Państwa, no, medycyna robi nie tylko ten grzech, ale najważniejszym grzechem jest bierność pacjenta. Proszę uprzejmie. Pan mówi, że cholesterol, zmieniły się poglądy na ten temat, a lekarze o tym nie wiedzą. To są takie ostatnie doniesienia. Nie czytają literatury, ale... Nikt nie ma wyleczyć. Ale nagłaśniane. Jeśli jest coś sprawdzone, to badane wielokrotnie, no to ja jako pacjent mam to wiedzieć, czy lekarz. Kto z Państwa wie na przykład, że taki składnik od 2005 roku jest kategorycznie wycofany w USA, tak. I w Japonii, to jest rakotwórczy. U nas nie. Podobno rutynoskorbin też. Nie. Proszę Państwa, dobrze, bo wejdzie mi kolega na swój konik i my nie skończymy do jutra. Proszę Państwa, najgorsza jest jeszcze jedna rzecz, że nie dość, że lekarze muszą wiedzę zdobywać na poligonie, że tak powiem, gdzieś jakimś, przez swoje, no, nie spać, nie jeść, szukać i szukać tej wiedzy, to jeszcze jest gorsza rzecz. Poza tym, że lekarz jest okłamywany przez swoje władze, to mało tego, że jest okłamywany, że nie uczą go tego, to jeszcze jest ścigany. Że jest karany, ścigany i jest to, no, tak niekorzystne, że koledzy się boją wychylić poza procedury. Ja jestem już emerytem. Mówiąc po polsku, nie chcę powiedzieć dosadnie. Proszę Państwa, odnośnie miażdżycy jeszcze dwa słowa. Ostatnio stwierdzono autorytatywnie, naukowo, że miażdżyca nie występuje sama, że miażdżyca występuje w tak zwanym zespole X. To jest nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, najczęściej jeszcze dna moczanowa i zaburzenia elektrolitowe. Jako kompleks w odpowiedzi na bzdurną rzecz, nadużywanie cukrów prostych. Bo jeżeli podamy na przykład to, co ja robię, ten grzech, wypiję sobie cukru, to w odpowiedzi na to organizm musi wysłać insulinę. Jakiś wyrzut insuliny, żeby to wprowadzić do komórki. A żeby było jeszcze śmieszniej, dopowiem, każda ilość cukru musi przejść przez metabolizm. Nie może być wydalona tak jak tłuszcz do jelita.
musi przejść przez ten cykl. I więc jeżeli wprowadzę jakąś ilość cukrów, szczególnie prostych, do organizmu, to insulina musi wprowadzić to do komórki. I ta insulina jest coraz wyżej, a ta komórka coraz bardziej oporna na tą insulinę. I dochodzi do tego, że te insuliny wydziela się dużo, a tego cukru wprowadzane jest mało. I jest to wtedy przecukrzenie, powód do cukrzycy i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które można całe godziny omawiać, ale mówią, sprowadzają rzecz do brutalnej prawdy. Pacjent musi wiedzieć o swojej chorobie, przynajmniej o swojej tyle, żeby móc rozmawiać z lekarzem. Najczęściej lekarz nie chce rozmawiać z pacjentem, bo jemu to da lek i do widzenia. No kochanie, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tak, powiem wam jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Otóż my leczymy w oparciu o to, co się robi w krajach Unii. W Niemczech, Szwajcarii, Czechach poniekąd. W oparciu o tak zwaną dowolność leczenia. Czyli jeżeli ja ze swoim pacjentem dojdę do wniosku, że można i trzeba będzie leczyć to inną metodą, to mnie to wolno. Ale mnie nie. Tu w Polsce jest mi nie wolno. W Niemczech tak. W Rosji tak. Na Ukrainie tak. W Szwajcarii tak. Ale w Polsce nie. No ale kochana, ja to sprowadzam przecież skąd? Z Niemiec. Także no łatwo nie jest. Łatwo nie jest, jest tak jak jest. Ale mówię, jeżeli mamy wyedukowanych pacjentów. No wyobraźcie sobie Państwo taką rzecz, że przychodzi pacjent, który by chciał coś ode mnie. No na przykład ma nowotwór. Ale mówi, ale wie Pan co, doktorze, a może i diabłu, ten Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, może ja pójdę na tą chemioterapię. Może ja pójdę na tą radioterapię, a Pan mi wleje tutaj jakąś kurkuminę albo coś takiego. No tak, tylko że w tym momencie jego wiedza o tym jest niewielka, a ja nie mogę go przekonywać. Ja jestem lekarzem, mnie nie wolno go przekonywać. Rozumie mnie Pani? Proszę? No nie wolno mi przekonywać, nie wolno mi przekonywać. Pacjent musi wiedzieć, czego chce. Tak, oczywiście, że dostajecie Państwo wskazówki, z tym, że najczęściej to nie jest leczenie kataru. Więc leczenie tych chorób przewlekłych, ciężkich jest czasochłonne i najczęściej wymusza pozostawanie pacjenta tu na miejscu przez jakiś czas. Najczęściej to jest powtarzane terapie dwutygodniowe. Także to wcale nie jest krótko, ale biorąc pod uwagę to, ile Państwo pracowaliście, to znaczy ci moi pacjenci pracowali na swoją chorobę, to wcale nie jest długo. I jeżeli wśród pacjentów terminalnych, czyli takich, którzy muszą umrzeć zgodnie z medycyną klasyczną, są wyleczenia, to już jest dużo. Także dwutygodniowy pobyt i mniej więcej, w jakich granicach, jakich widełki? Mówi Pani o kosztach? Są bardzo różne, dlatego że i leki stosowane są bardzo różne. Także nie odpowiem Pani na to pytanie w tej chwili. No to reszta to jest na normalnych ludzkich zasadach, czyli tyle samo kosztuje, co powiedzmy tam zakwaterowanie u mnie kosztuje tyle samo, co wszędzie. Leki, no zgodnie z cenami i tym, to wszystko jest zgodnie z pewnym, no ogólnie przyjętymi normami. Ale są leki bardzo drogie, owszem. I są leki w miarę tanie. Taka na przykład kurkumina to w tej chwili w Warszawie, w Krakowie jeden pojedynczy wlew kosztuje ponad 2000. U mnie to jest trochę taniej, poniżej 1700 chyba, ale to też mówi o skali problemu. Są takie preparaty, których cena łącznie z całym wlewem nie przekracza 200.
No ale to wszystko zależy, ja o tym decyduję, ja to zależy to, co się zleca.